Kiedy ludzie decydują się na małżeństwo i spotykają się na ślubnym kobiercu, wówczas można powiedzieć, że w ich osobach spotykają się dwa światy. Otóż każdy z nas wyrósł w pewnym środowisku, nazwijmy to mikroświecie, którym jest rodzina, blokowisko, ulubione sąsiedztwo itd. I tam kształtowały się nasze osobowości. Tam nabieraliśmy pewnej metodologii do tego, jak sobie radzić choćby ze stresem, jak sobie radzić w życiu. I definiowaliśmy także różne potrzeby, ale także zwyczaje, tradycje, które czasem wydają nam się tak oczywiste, że w ogóle dziwimy się, że inni mogą tego nie mieć. I teraz na przykład w jednej rodzinie, gdy chodzi o stresy małżeńskie, ludzie kłócą się ze sobą, a potem zaraz następuje długi okres ciszy, takie ciche dni. A w innej rodzinie małżonkowie kłócą się ze sobą bardzo dynamicznie, rzucają w siebie talerzami, trzeba wymieniać co jakiś czas zastawę stołową, ale chwilę później po takiej kłótni już są pogodzeni, przytuleni, siedzą na wspólnej kanapie i oglądają ulubiony serial. To są dwie różne metodologie. Prowadzą ostatecznie do tego samego końca, pogodzenia się, ale są dwoma różnymi sposobami załatwiania spraw. I teraz dzieci, patrząc na to, przyjmują to za dobrą monetę, bo nie mają punktu odniesienia. Przyjmują za dobrą monetę, że tak się właśnie załatwia kwestie sporne. I potem idą w życie dorosłe z taką metodologią. Kiedy dwoje ludzi spotykają się, jak mówię, na ślubnym kobiercu, no to przynoszą ze sobą pewien balast z domu, pewnego rodzaju dobrodziejstwo inwentarza. Kiedy dochodzi na przykład do pierwszych sporów czy ekscesów, no to każde z nich ze swoją metodologią startuje do rozwiązania czy do konfrontacji z daną sytuacją. Najważniejsze jednak, żeby powstał tu jakiś kompromis, który, co tutaj dużo mówić, pozwoliłby uchronić to, co najważniejsze, nawet za cenę tego, co drugoplanowe. Ta długa prezentacja, ten długi wstęp po to, żeby jakby nakreślić pewne ramy dotyczące pierwszego dzisiejszego czytania. Tam też jest trochę o konflikcie dwóch różnych światów, które znalazły się nagle w łonie jednego kościoła, w łonie jednej wspólnoty chrześcijańskiej. W pierwszym czytaniu z Dziejów Apostolskich słyszymy o trudnych napięciach, o pewnych sytuacjach trudnych, o napięciach, które towarzyszą właśnie tej wspólnocie, jakże bogatej, jakże wielowarstwowej. Już. Pierwotnie chrześcijanie myśleli o sobie, że są spadkobiercami Starego Testamentu, są Żydami. W większości wspólnoty chrześcijańskie składały się przecież z Żydów. Apostołom nie śniło się nawet, że kiedyś Ewangelia trafi pod strzechy pogan. Oni uważali, że Ewangelia jest dla Żydów. Jest spełnieniem się starotestamentalnych proroctw, a te proroctwa do kogo należały, jeśli nie do Żydów? No ale wkrótce Duch Święty prowadzi apostołów, także ich, i uczy ich, zgodnie z tym, co Pan Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii, do tego stopnia, że oni nagle otwierają się pod wpływem Ducha Świętego na pogan. To jest bardzo bolesny proces. Tym bardziej, że obfituje w różnego rodzaju niespodzianki dla judeo-chrześcijan, Żydów czy chrześcijan żydowskiego pochodzenia. Niestety niespodzianki niefajne. I dzisiejszy fragment z Dziejów Apostolskich rozpoczyna się w ten sposób, że jacyś bracia z Judei przyszli tam do kościołów w Azji Mniejszej i zaczęli nauczać samowolnie, że jeżeli ktoś chce być zbawiony, chrześcijanin, który chce być zbawiony, musi przyjąć prawo mojżeszowe w takich na przykład punktach, gdzie jest mowa o tym, że trzeba być obrzezanym, trzeba jeść koszernie, święta żydowskie obchodzić i tak dalej. I głoszą to jak Ewangelię. Zakłopotanie wśród chrześcijan pogańskiego pochodzenia jest niemałe, bo oni nigdy tego nie wiedzieli, nie słyszeli o tym. I teraz nagle okazuje się, że już się ucieszyli, że są zbawieni, weszli na właściwą drogę, a ktoś im mówi, że bez przestrzegania prawa mojżeszowego to jest niemożliwe. Spotkały się ze sobą dwa światy, dwie różne tradycje w łonie jednego kościoła. I teraz co światlejsi, Barnaba i Paweł, widząc, że grozi to rozłamem, udali się szybko do największych autorytetów, to znaczy do apostołów. I apostołowie mieli to rozstrzygnąć. W 49 roku spotkali się na soborze, pierwszym soborze w Jerozolimie, tak to się nieformalnie określa, i tam ustalili pewne zasady. Więc co do zasady, okazało się, że chrześcijanie pogańskiej proweniencji nie muszą w żaden sposób przestrzegać prawa mojżeszowego. Obrzezanie, koszerność, święta żydowskie, to jest wszystko już poza nimi. To jest rozdział, który Jezus zamknął.
Nie będziemy na Was nakładać tego, co zbędne. Natomiast poprosimy Was tylko o to, by po przyjęciu chrztu i podtrzymywaniu wiary w Jezusa Chrystusa, abyście mieli również na uwadze unikanie trzech rzeczy. Po pierwsze, byście unikali składania ofiar bożkom pogańskim. Ludzie robili to nawet dla względów towarzyskich. Chrześcijanie nie czuli zupełnie, że tu może być jakiś problem. Chrześcijanie pogańskiej proweniencji, jak mówię. Jeżeli tradycją rodzinną było, żeśmy chodzili do jakiegoś bożka, jakiegoś leśnego fauna czy kogoś tam, żeby składać mu ofiarkę z okazji jakiejś rocznicy rodzinnej, no to chrześcijanie robili to z powodów takich właśnie rodzinnych, wiedząc, że nie ma innych bogów, ale no właśnie, żeby nie dawać nikomu nawet cienia wątpliwości co do przyjętej wiary, odstąpcie od tego. Po drugie, mówią te klauzule z tego Soboru Jerozolimskiego, żeby nie jeść nic uduszonego i nic, co ma w sobie krew. Broń Boże, krwi nie wolno spożywać. No właśnie, dlaczego? Krew jest tabu dla Żydów i prawdopodobnie, żeby nie drażnić tych braci i sióstr judeo-chrześcijan, lepiej no, dla świętego spokoju unikajmy tego. Rozumiem, że niektórzy mogą cieszyć się krwistym bewsztykiem, rozumiem, że niektórzy mogą lubić czarninę, ale dla świętego spokoju unikajmy jedzenia takich rzeczy, bo to jest gorszące dla judeo-chrześcijan i może przyczyniać się do rozłamów. I po trzecie, unikajcie nierządu. Co to znaczy? Dlaczego tak ma być? No w tym świecie, w którym kanony moralności seksualnej były dość luźne, nie wszyscy chrześcijanie musieli czuć, że, to ma, że ich teraz nawrócenie na chrześcijaństwo musi się równać zmianie ich dotychczasowego trybu życia, gdy chodzi o tak zwaną taką lekkość w podejściu do obyczaju związanych z seksualnością. No, mamy tego przykłady, choćby w liście pierwszym do Koryntian, że nie wszyscy chrześcijanie to czuli. Nie czuli tego po prostu. Paweł mówił, że my, nasze ciało jest świątynią Ducha Świętego. Dlatego jak świątynia i Ducha Świętego, to nie możemy robić z niej domu schadzek, domu na B, gdzie bynajmniej nie chodzi o belweder. No właśnie. Nie możemy, po prostu nie wypada. Te trzy rzeczy miały zapobiec rozłamom i miały pomóc, były kompromisem pewnego rodzaju, który miał pomóc rozwijać się tej wspólnocie. W dzisiejszym drugim czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana słyszymy o Jeruzalem nowym, wstępującym z nieba. To jest fragment wizji świętego Jana, to Jeruzalem Nowe to jest symbol tej wspólnoty nowej, Kościoła, którą założył Baranek, czyli Jezus Chrystus. I ten symboliczny obraz obejmuje mury Starego Miasta, a w nim 12 bram, które są oczywiście bramami symbolizującymi 12 plemion izraelskich, ale wszystko założone na fundamencie apostołów, 12 apostołów, 12 jakby warstw, na których to miasto się zasadza. Nie ma tam świątyni, bo Bóg jest ich świątynią. Nie ma tam nawet słońca ani księżyca, bo to Bóg oświeca ich wszystkich. Bóg jest tą życiodajną siłą, która daje szczęście wszystkim tym, którzy dołączyli do tej cudownej wspólnoty, gdzie przez chrzest, ludzie, czyli przez te bramy, jakby ludzie wchodzą do wspólnego bycia w tej wspólnocie i pochodzą z różnych stron świata. Dlatego te 12 bram są rozłożone po 3 na każdy kierunek świata. Zewsząd przyjdą z każdego plemienia, rasy, ludu, narodu, przyjdą i będą stanowić Kościół. To nie tylko wyzwanie logistyczne, ale jak już wspomniałem wcześniej, jak przekonali się pierwsi apostołowie, również wyzwanie dotyczące no, pewnych kanonów zachowań. Pan Jezus wspomina dzisiaj o tym, że jeśli chcemy rzeczywiście żyć z Nim w przyjaźni, to będziemy zapewne zachowywać też pewne standardy związane z relacją z Nim. Relacja to jest słowo najważniejsze. No nie ma ważniejszej rzeczy w chrześcijaństwie niż relacja, więź z Chrystusem, która rozpoczyna się dla ludzi jeszcze przed chrztem właściwie, ale chrzest jest taką bramą otwierającą na Chrystusa, tak, by można było objąć Ewangelię i nią żyć. Ale Ewangelia to jest drugie imię Jezusa. Chodzi o relację, więź z Nim. Dzisiaj Pan Jezus jeszcze raz przypomina, że chodzi o relację. Nie o standardy dotyczące moralności tylko. To przychodzi jakby
naturalny sposób. Jak jest więź, to będzie zachowywanie przykazań. Ale Jezus jeszcze mówi w tej Ewangelii o paraklecie. Paraklet, Duch Święty. Ja go wam ześlę. Żebyście nie czuli, że ja teraz zostawiam, odchodzę i tyle mnie było. Nie. Duch Święty przyjdzie, który będzie was wszystkiego uczył. Pozwalał się cały czas rozwijać, tak by nasza więź była jeszcze głębsza. Ten Duch Święty, określany mianem parakletos, dziwne takie słowo, o co chodzi w tym słowie? Otóż chodzi o odwołanie do takiej instytucji znanej wszystkim starożytnym, w tym czytelnikom Ewangelii, a która dla nas nie jest już zupełnie tak czytelna. W starożytnych miastach, miejscowościach istniała taka instytucja męża zaufania, można by powiedzieć, albo nawet mężów zaufania, w zależności od tego, jak wielkie było to osiedle ludzkie. Byli to ludzie, którzy cieszyli się nieposzlakowaną opinią, którzy żyli w takim szacunku ze strony swoich sąsiadów, bo wiadomo było, że to są ludzie bezinteresownie dobrzy, którzy nie mają żadnego, nie ma w nich żadnego podstępu, którzy generalnie sprzyjają dobru, którzy promują dobro i sprawiedliwość i tak dalej. Tacy ludzie mogli pojawić się w sądzie w czasie jakiegoś przewodu sądowego i na przykład położyć rękę na ramieniu oskarżonego w ten sposób, deklarując jego niewinność. To kończyło całą procedurę prawną. Takie położenie ręki przez parakleta na ramieniu sądnego, oskarżonego, oznaczało, że tenże parakletos uważa go za niewinnego. Jeśli on uważa go za niewinnego, to sędzia właściwie odstępował od sprawy. Ten, który go oskarżał, też miał usta zamknięte, dlatego że wiadomo było, iż paraklet nie może być ani stronniczy, ani przekupny, że jeśli on zadeklarował kogoś, że jest on człowiekiem uczciwym, to tak na pewno jest. I Pan Jezus obiecuje nam kogoś takiego w osobie Ducha Świętego, który w ten sposób będzie nas bronił, będzie naszym adwokatem, pośrednikiem, powiernikiem, który jeszcze dodatkowo będzie nas uczył. Uczył tego, ile trzeba, co trzeba zrobić, w jaki sposób, w jakim kierunku iść, żeby więź z Chrystusem była jeszcze pełniejsza. Moi drodzy, życzę sobie i wam, żeby właśnie paraklet był cały czas obecny w moim życiu, żebym tą więź czuł jeszcze bardziej i żebym rozumiał jeszcze bardziej, o co w niej chodzi. Cały czas się rozwijamy, wszyscy, dzięki temu, że Duch Święty towarzyszy nam nieustająco, pokazuje, rozświetla drogę, nie zawsze chcemy nią iść, ale jednak jeśli udamy się w tym kierunku, który wskazuje Duch Święty, cuda się dzieją. Cudów życzę wam i sobie. Amen.